My jako ludzie nie jesteśmy tylko po to, żeby pracować. Jeżeli ja marzę o tym, żeby robić jakiś kurs, na przykład, to moje wynagrodzenie powinno mi na to pozwalać. Za pół roku, za trzy miesiące będę najbardziej nieszczęśliwa w tej pracy i będę znowu szukała innej. Jeszcze gorszym poczuciem własnej wartości. I z poczuciem porażki. Nie potrafimy podejść do tego, jak do rozmowy kwalifikacyjnej, tylko jak do egzaminu kwalifikacyjnego. Życie albo śmierć. Tak. Ja kiedyś miałam pana, który lubił patroszyć zwierzęta. Takie eksponaty później. Takie eksponaty robić, tak, to była jego pasja. Witam cię serdecznie, Zosiu. Witam. Dzisiaj Zosia Sidorowicz-Janeczko, która przyleciała do nas z Meksyku, opowie o tym, jak dobrze znaleźć pracę, nie wykończyć się przy tym i później jak się nią cieszyć i jak nie zepsuć rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy już ładnie przeszliśmy te etapy CV i różnych innych procedur, tak żeby tak na końcówce nam dobrze poszło. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania, lajkowania i komentowania i jesteśmy w spokoju umysłu. Zosiu, dziękuję ci, że przyleciałaś z tak daleka. Dziękuję za zaproszenie. Wcześniej powiedziałaś dla ciebie wszystko. Dla ciebie wszystko, oczywiście. Chciałam to dodać, ale nie zdążyłam. Że dziękuję za zaproszenie i dla ciebie bym przyjechała z Chin też. O, to zewsząd. No i to ustaliliśmy. Widzicie, jacy ludzie do was przyjeżdżają. Zosiu, jak to jest, kiedy chcemy zmienić pracę? Musimy sobie uświadomić, że to jest bardzo nieprzyjemny proces. Bo ludzie przychodzą do ciebie, tak pytam, tak. Bo ty masz setki klientów, którzy przychodzą z tym tematem. Czy ja odeszłam z rekrutacji, żeby być po tej drugiej stronie i pomagać osobom, które szukają pracy, bo lepiej się w tym odnajdę. Po prostu to jest moja ścieżka i to jest istotne, myślę, żeby to powiedzieć, żeby znajdywać te swoje ścieżki. Tak. Że to, co na początku nam się wydawało, że jest naszą drogą, niekoniecznie nią jest i żeby być otwartym na te zmiany. I myślę, że dobrze sobie też uświadomić to, że proces szukania pracy jest nieprzyjemny. O, dziękuję, że to powiedziałaś. Zmiana pracy nie jest wcale miła. Znaczy, ja nie wiem, czy są ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że ją lubią. No, podajemy się jakiejś ocenie. I mamy tendencję do uważania, że im szybciej ją znajdziemy, to jesteśmy bardziej wartościowi. Znaczy, odbieramy swoją wartość, to jak postrzegamy siebie i tak dalej, przez pryzmat szybkiej i udanej rekrutacji. I odbieramy też decyzje rekruterów bardzo często, bardzo osobiście. Wiesz, że w biznesie jest to samo. Bo kiedy wypuszczamy jakiś produkt, też od razu, jeżeli on się nie uda, jeżeli nie ma sprzedaży i nie jest, że też od razu odbieram, że to jest nasza wartość, że z nami coś jest nie tak. Czyli powiedzmy jasno, to czy my znajdziemy szybko pracę, czy nie, nie ma nic wspólnego z naszą wewnętrzną wartością. Zupełnie. To jest dobra wiadomość dla wszystkich. No ale myślę, że też w innych aspektach życia, czy jestem dobrą żoną, czy matką, to jak się zachowują moje dzieci, no też nie znaczy, jaką ja jestem mamą, prawda? Oceniamy się tak, nie chodzi bardzo o mnie, tak. A ten proces rekrutacji ma to do siebie, że my piszemy to CV i potem je wysyłamy i takie mamy, że nikt się nie odzywa i my jesteśmy tacy przerażeni i w końcu ktoś nas zaprosi. Smutno. Smutno, źle, zapraszają nas na rozmowę rekrutacyjną. Coś nam proponują, my się trochę wyłączamy, w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co jest dla nas dobre, jakie mamy swoje wartości, jak sobie ustaliliśmy w ogóle jakieś minimum wynagrodzenia. Przyjmujemy wszystko, byle tylko już było po, już było szybko, żeby już mnie ktoś zatrudnił, żebym ja była wartościowa czy wartościowy. Najwięcej pracuję jednak z mamami, z kobietami. Twój profil to HR mama. Tak, i tutaj jednak te mamy to mój obszar i z nimi częściej właśnie to, że jestem poza tym byciem mamą i tym, że ja tak wypadłam z tego rynku na tak długo, czasem rok, czasem 10 lat i się tak czuję zupełnie bezwartościowa. A ten rynek uciekł, już tyle się pozmieniało od czasu, jak skończyłam studia. To w ogóle... Cała historia, nie? Tak, dużo do przepracowania gdzieś po drodze i w końcu ktoś mówi, dobrze, zatrudnię panią od tej do tej godziny za takie pieniądze. I my mówimy tak, bo sobie poradzimy, bo jesteśmy dzielne i w ogóle i sobie ze wszystkim radzimy i potem się okazuje, że nie ma kto dziecka do przedszkola zaprowadzić, że wynagrodzenie nie starcza na dojazdy do pracy. A dziecko po tygodniu w przedszkolu jest po prostu chore. Tak. Witaj rzeczywistości. Dobrze się do tego przygotować i podchodzić do rekrutacji ze świadomością, że to jest nie do końca przyjemny proces i że po prostu się z tym oswoić i też mieć świadomość tego, bo ludzie często o tym zapominają, że rekrutacja, czy ta rozmowa rekrutacyjna, rekruter, który mówi, że nas nie przyjmie do pracy, on nie mówi o nas jako o ludziach,
tylko o nas w kontekście, znaczy o nas, o naszym profilu zawodowym w kontekście danego stanowiska, bo to jako jest wymiana. On mówi o nas jako o pracowniku, który może mu zaoferować swoje usługi, talenty i on czas. Mówi o usłudze, bo ja na przykład jako rekruter piszę swoje CV, że ja rekrutuję tyle i tyle osób i to oferuję. A on na przykład ma rekrutację z zupełnie nie mojego obszaru i uznaje, że albo ma taki zespół, do którego ja osobowościowo nie pasuję, bo tak może też być. I to nie chodzi o to, że młody, zgrany zespół, który zazwyczaj się pojawia, taki banał. Ambitny zespół, zgrany, fantastyczny. Tak. No to są... Ale nie pasujemy do każdego zespołu. Ale też nie do każdej pracy, bo nam się wydaje, że my w tym takim pędzie szukania pracy przyjmiemy wszystko i my się wszędzie dostosujemy. Ale potem się okazuje, że ktoś, który jest bardzo ekstrawertyczny, który bardzo potrzebuje ludzi, żeby dobrze funkcjonować, zgłasza się do pracy przed komputerem 8 godzin. I ten rekruter wie, znaczy dobry rekruter wie, że nie może go zatrudnić. Czyli że możemy zaufać rekruterowi, że jeżeli on nas nie zatrudnił, to zrobił nam dobrze. Oj tak, tak, to do tego chciałam dojść, że trzeba mu podziękować. Bardzo często trzeba rekruterowi podziękować za to, że nam mówi, że nie. Oczywiście spytać się, dlaczego jest to nie, pada. No i czasami mają odwagę powiedzieć, czasami nie mają, to są powody różne. Ale że to bardzo często jest przysługa, bo my na przykład nie pasujemy do tego zespołu. Ale my o tym nie wiemy, bo nie znamy tak dobrze tego zespołu, a oni widzą nasz profil. Albo na przykład szef jest taki, że rekruter widzi, że ten szef na przykład nas psychicznie będzie bardzo męczył. Że mamy bezpośrednio na przykład z jakimś przełożonym pracować, który potrzebuje osób twardych, silnych tutaj. I to się nie uda. Ten rekruter to się nie uda. Tak. I to nie ma nic wspólnego z nami. Nie. I nawet w tej sytuacji z kompetencjami. Zupełnie. Bo my możemy być świetni, ale osobowościowo na przykład zupełnie nie pasować do tego projektu. No i on też nie do końca może nam to powiedzieć wprost, no bo to jest takie bardzo subiektywne jednak odbieranie tego. I trzeba po prostu zaufać. Właśnie to chciałam powiedzieć. Zaufać to w ogóle jest przesłaniem od wczoraj mojego. Zaufaj. To się dobrze dzieje. Tak, wszystko nie się dzieje. Jakby dla... Tak, tak. Cały proces szukania pracy. Chciałabym zaznaczyć, że trzeba zacząć trochę wcześniej przed szukaniem pracy. W sensie, jak podejmuję decyzję, że będę szukać pracy... No bo możemy pracę zmieniać albo chcieć wrócić na rynek. Ale jakby taka świadomość, to trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań, bo bardzo często my tak wpadamy w ten wir szukania pracy i potem padają jakieś pytania, a my w ogóle nie mamy świadomości naszej sytuacji. No to jakie to są kroki? Chociażby, jakie ja mam minimum, które muszę zarabiać. Bo ja na przykład pójdę i przyjmę wszystko, co mi dadzą, bo ja jestem tak zdesperowana i tak nie lubię tego uczucia szukania pracy, że ja się zgodzę na jakieś wynagrodzenie i będę nieszczęśliwa już po pierwszym miesiącu, bo się okaże, że zapłaciłam za to i jakby podstawowe koszty mam opłacone, ale ja nie mam co jeść. Albo już mi nie starcza na coś innego. Tak, bo jeszcze dojazdy i jeszcze tu i tam te koszta są takie czasem ukryte. Więc musimy sobie obliczyć tak naprawdę, ile chcielibyśmy zarabiać, jakie mamy koszty, jakie będziemy ponosić w związku z dojazdem, czy musimy kupować na przykład nowe ubrania do pracy, bo jest taki dress code, który tego wymaga. Ja wiem, że to brzmi jak taka wyidealizowana sytuacja, bo raczej patrzymy na szukanie pracy jako taki przymus i nie... Konieczność. Ale też kwestie wakacji. No, czy ja będę w stanie za to moje wynagrodzenie raz do roku pojechać na te 2 tygodnie, nie mówię, że do Meksyku, ale gdzieś na Rodos sobie swój, tak? W sensie rodzinne ogródki działkowe, tak? A, rodzinne ogródki działkowe. Żeby gdzieś albo dzieci zabrać do kina co jakiś czas, albo pójść do lekarza. Bo tu dotykamy tematów, ponieważ ty pracujesz z mamami, że tam jest bardzo często bardzo niska samoocena i zgadzanie się na bardzo niskie pensje. O tym mówisz? Tak, ale to też przy mężczyznach też to się zdarza. Tak. Że może im zaimponować stanowisko i po prostu przyjmą jakąś pracę, nie patrząc pod uwagę, jakie mają jakby wymagania budżetowe, rodzinne. Nie wezmą pod uwagę tego, że no praca jest wymianą. Ja oferuję moje usługi, pracodawca mi daje pensję i też spełnia jakieś inne kwestie typu rozwój, czy też to poczucie prestiżu, bycie potrzebnym i tak dalej, no ale to wynagrodzenie jest podstawowe. A my jako ludzie nie jesteśmy tylko po to, żeby pracować, tylko żeby się rozwijać. Więc jeżeli ja marzę o tym, żeby robić jakiś kurs,
na przykład, to moje wynagrodzenie powinno mi na to pozwalać. Zgadzając się na coś poniżej, powodujemy sytuację, w której ja za pół roku, za trzy miesiące będę najbardziej nieszczęśliwa w tej pracy i będę znowu szukała innej i znowu wpadnę... Z jeszcze gorszym poczuciem własnej wartości. I z poczuciem porażki. Dobrze. Także to jest jedna kwestia, ale też kwestie czasowe, kwestie logistyczne, to szczególnie do rodziców, tak? Dziecko chore, dziecko zdrowe, kto się zajmuje, ale też te kwestie czasowe, kwestie fizyczne, czy ja fizycznie dam radę na przykład wstawać codziennie o czwartej, jechać dwie godziny do pracy, odbierać dziecko, gotować, sprzątać. Jesteś zwolenniczką dłuższego poszukiwania pracy, żeby ją znaleźć, ale lepiej się zastanowić niż właśnie tak łapać coś na chybcika. Znaczy, jestem świadoma tego, że ludzie są w różnych sytuacjach, właśnie. Więc jestem też, jestem zwolenniczką sytuacji, w której jeżeli decyduję się na jakąś pracę, która nie jest idealna, robię to z pełną świadomością. Mhm. Nie dlatego, że po prostu łapię cokolwiek, bo już, tylko ja wiem, jakie są plusy i minusy. I decyduję się na pracę, która na przykład nie da mi tych wakacji nawet jakichkolwiek, ale zapewnia mi byt. I na to się zgadzam. I na to się zgadzam w pełnej świadomości. Mhm. Bo w tej chwili potrzebuję takiej pracy. Albo decyduję się na pracę, w której muszę pracować więcej, dojeżdżać dalej, ale ona daje mi coś innego. Co jest dla mnie w tym momencie bardziej wartościowe. Dlatego zachęcam, żeby przed szukaniem pracy, wysyłaniem aplikacji i tak dalej, odpowiedzieć sobie samemu przed sobą, jaka jest moja sytuacja fizycznie, rodzinnie. A czy można sobie też napisać swoją pracę marzeń wtedy, zanim się zacznie szukać? Tak sobie teraz pomyślałam. Znaczy z tą pracą marzeń to jest jeszcze tak, że my nie do końca jesteśmy świadomi, jaka ta praca najczęściej byłaby marzeń, bo nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyznać, co naprawdę lubimy. Bo mamy takie jakby... Czyli możemy marzyć o pracy, która pokaże nam, co naprawdę lubimy. Tak, na przykład. Albo sobie wypisać, że na przykład ja bym chciała pracować z ludźmi. Rozumiem, albo takie kryteria. Z dziećmi. Tak. A powiedz mi, bo można się zgłosić do ciebie czy do innych osób, w ogóle do kogoś po pomoc, żeby przygotował CV, list motywacyjny i tak dalej. Tak jak masz na przykład doradcę zawodowego, tak. To doradca zawodowy przy biegu przełajowym, kiedy ta nasza praca to będzie taki bieg przełajowy, pokaże ci, o, ty chcesz dobiec tutaj. I on ci pokaże, tutaj chcesz dobiec, ale to jak ty pobiegniesz, to jest jakby twoja sprawa. On w to nie ingeruje. Może ci pokazać jakieś punkty kontrolne, ale biegniesz sama. Coach, on będzie biegł koło ciebie, ale ci nie będzie podawał ci ręki, będzie ci tylko... Dajesz. Tak, będzie cię dopingował. Ty się gdzieś tam przewrócisz, on ci nie poda ręki, będzie stał, no bo jakby coach nie daje feedbacku. Tak, taka jest zasada. Więc będzie koło ciebie stał. I boli cię bardzo? Tak, ale biegnij dalej. Za to mentor kariery biegnie z tobą i jak się przewrócisz, to ci poda rękę. Bo mentor kariery daje feedback. No i w tym procesie mentoringu kariery my tam właśnie odkrywamy przekonania, które nas blokują, jakieś mocne talenty, mocne strony, odkrywamy tą pracę, ustalamy jakieś etapy, do których musimy po kolei przejść. Mamy takie spotkanie potem, że sprawdzamy, czy co się udało, co się nie udało, jak coś nie wychodzi. No to też dzielę się jakby swoim doświadczeniem, tak, rekruterskim, HR-owym i to jest takie bycie takim opiekunem trochę. Także ja biegnę z tobą i ci podaję rękę. I wtedy gdzieś tam po drodze piszemy ten list motywacyjny i to CV i tak dalej. Czyli w tym też od razu możesz pomóc. Tak. Mhm. I przygotowujemy się do rozmowy rekrutacyjnej. Właśnie, teraz o tym powiedz jeszcze. Zależy, kto prowadzi rozmowę rekrutacyjną. To trzeba sobie uświadomić. Ale my to wiemy, zanim pójdziemy na rekrutację. Mniej więcej możemy sobie to oszacować, bo w małych firmach raczej nie mają dedykowanego HR-owca. W dużych firmach mają dedykowanych HR-owców. Też możemy wyczuć, kto się z nami kontaktował, czy jest to osoba z firmy zewnętrznej, która prowadzi rekrutację dla danej firmy, czy nie. I od tego też zależy, jak ta rekrutacja wygląda. No bo jeżeli to prowadzi pani, która nie jest, czy też pan, który nie jest profesjonalnym rekruterem, czy też sam szef, to wiadomo, że ta rekrutacja inaczej wygląda. Tak. A jeżeli to prowadzi rekruter, no to on ma jakieś tam już swoje standardy i możemy być tacy trochę, że to już mniej na emocjach idziemy. Tak, bo tam są te pytania, które już wiesz, krążą po sieci, wszyscy je znają i można się przygotować. No wiesz... Gdzie pani widzi się za 5 lat? Na przykład, no to jest takie nielubiane pytanie. Ale ono nie jest wcale głupie, ci powiem. Ale nie jest, bo ono bardzo dużo mówi o człowieku. Ale też pozwala się zorientować, czy jakby nam będzie po drodze. Tak, ale też ja to pytanie też zadaję.
ale dobrze też sobie odpowiedzieć samemu, tak, przed sobą wiedzieć, mieć taką świadomość, gdzie jest ten nasz cel, dokąd ja będę biegła i czy za 5 lat ja chcę na przykład dalej awansować, czy dla mnie najważniejsze jest bycie na bezpiecznym miejscu, tak, w którym nikt nic ode mnie nie chce. No to jak się do tej rozmowy przygotować? Być świadomym tego, co napisaliśmy w CV. To jest taka podstawa, ale nie jest wcale zaskakujące. Czyli przeczytać sobie CV przed jeszcze wejściem, tak? Tak, przeczytać CV, przeczytać ofertę pracy. W ogóle CV piszemy pod ofertę. To tak, to już poza, że CV powinniśmy pisać pod ofertę, no bo w ofercie mamy wszystko, czego od nas oczekują. A to nie jest tak, że te oferty są pisane bardzo, bardzo, bardzo szeroko, żeby firma później nie musiała zmieniać. Wiesz, taka praktyka jest, nie obserwujesz tego? Że w ofercie i to, i żeby to potrafił, a tak naprawdę firma potrzebuje na dziś 1/3, ale ma już załatwione, że jakby co... No ale to... czy my zawsze spełniamy wszystkie 100%? No nie, podobno nie ma co się tym przejmować. W ogóle nie. Okej. Ale jeżeli chodzi o takie techniczne, jakby twarde rzeczy, typu umiejętność takiego programu komputerowego, czy negocjacji, czy coś takiego, no to, to tak, no to, to dobrze spełniać. Tak, no można oczywiście wysyłać wszędzie, to jest kwestia rekrutera jego pracy, żeby czytał te CV, nie? No, taka robota. A do samej rozmowy, no to czytamy to ogłoszenie i się zastanawiamy, jak nasze poprzednie doświadczenia zawodowe, albo prywatne, jeżeli nie mamy zawodowych, bo też może być nasza pierwsza rozmowa o pracę, tak, korespondują z tą ofertą. Okej, okay. Czyli co możemy wnieść sobą i swoim doświadczeniem, tak? Tak, tak. Mhm. Odnosimy się, jak rekruter nas pyta, czy może pani podać sytuację, kiedy... jakieś konfliktowe. Jak pani rozwiązała jakiś konflikt? No to odnosimy się do jakiejś sytuacji. No najlepiej nie wymyślać, bo to można kogoś złapać. Jak ktoś jest dobry to nie w wymyślaniu... Jak to... się zmyśla, to tak. Nie płynie. Nie masz wrażenia, że wyczują rekruterzy są... To tak, jak jest... To można wyczuć. Dlatego lepiej się odnosić do jakichś konkretnych sytuacji i sobie je po prostu wcześniej przygotować. Mhm. Jeżeli to wynika jakoś tam z tego ogłoszenia, że to mogą o to pytać. Jeżeli pytają o popełnianie błędów, no to bardzo słabą odpowiedzią jest stwierdzenie, że ja błędów nie popełniam. No naprawdę ktoś tak może chcieć odpowiedzieć? A, ale to chyba częściej niż raz. Naprawdę? Tak, to częściej panowie tak odpowiadają, że oni bezbłędnie pracują. Ale... zaraz będzie burza w komentarzach. A tu gdzie burza w komentarzach? No, to jest dzielę się swoim doświadczeniem. Jak ktoś, jakiś pan tak nie mówi, to oczywiście gratuluję i bardzo dobrze. Jeżeli jakaś pani tak powiedziała, to może lepiej tak nie mówić, po prostu. Że to nie jest najszczęśliwsza odpowiedź. No bo każdy popełnia błędy, tak? To no tak, raczej no, pokazujemy, że jesteśmy otwarci i pokazujemy, dobra, popełniłam ten błąd, zrobiłam to i to źle i wtedy podjęłam takie i takie działania, żeby ten błąd naprawić. No tak. Od razu pokazujemy przykład. Jeżeli to są pytania typu, gdzie się pani widzi za 5 lat, albo proszę powiedzieć coś o sobie, to dobrze przygotować się wcześniej w domu przed lustrem i sobie pomyśleć, co ja chcę powiedzieć temu przed człowiekowi. Przed lustrem mówisz. I mówimy do siebie tam, w tym lustrze. Tam. Tak, to jest jeszcze takie kilka kwestii, ale to może za chwilę, jak się tak technicznie przygotować. Tak. Poza tym odpowiadaniem na pytania, ale co ja bym chciała przekazać? Bo ludzie mówią, że to jest bardzo bez sensu to pytanie. Proszę powiedzieć coś o sobie. No przecież ma pani moje CV, o co się pani pyta. Ale to właśnie pokazuje, co ja jako Zosia na przykład uważam, że jest najbardziej wartościowe, żebyś ty, Soniu, jako rekruterka się o mnie dowiedziała, okay, albo ta firma. Więc ja mówię, że ja mam tyle i tyle lat doświadczenia, że to i tamto prowadziłam takie i takie czyli rekrutacje. Można powtarzać te treści, które są w CV, tylko to mówisz swoimi słowami, swoim głosem. Tak, okay, tak. Można zacząć od sukcesów. A o sukcesy to w ogóle inna kwestia. W CV bardzo dobrze napisać nie o sukcesie. Nie mam żadnych sukcesów. O, tak, 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 bo ja to tylko robię, co mi każą. I potem trzeba wydobywać z tego człowieka. I zawsze tutaj podaję przykład pana Lewandowskiego. Czy pan Lewandowski ma sukcesy zawodowe? Mówisz o Robercie Lewandowskim. Ale teraz będzie o to, ile razy spudłował, tak? Nie, no nie, nie, nie. Czy nie, ty no uważasz, ma, no że ma sukces? A jaki jest jego sukces? Taki... Że jest rozpoznawalny na całym świecie piłkarzem i nawet w Hongkongu, jak byłam, to I'm from Poland, Lewandowski. Okay. To dobrze. Ale... naprawdę wszędzie znają Lewandowskiego. Dlaczego? Bo jest bardzo dobrym piłkarzem. Bo strzela gole. A no tak, on chyba nawet atakuje. Tak, no ja ale czy to jego rola jako piłkarza nie polega na tym, że on ma strzelać gole? Tak. I za to mu płacą? Tak. Czyli on robi to, za co mu płacą? Tak. No to jest jego sukces, czy tak, nie? Czy realizacja tak, zadań? A, masz, pani rekruter. Teraz to nie wiem, widać, że ja nigdy nie uczestniczyłam w rozmowie rekrutacyjnej. No nie, no to jest jego sukces. No tak. No sposób, w jaki on realizuje swoje zadania. Realizuje swoje zadania z sukcesem. No tak. No czyli ja będąc księgową, która będzie księgowała
X firm i będę robiła to dobrze i na przykład nigdy nie będę miała problemów z Urzędem Skarbowym, albo moi klienci będą mieli problemy z Urzędem Skarbowym, ale ja potrafię je rozwiązać. Ja jadę na kontrolę i wszystko wyjaśnię, to gdzieś kontroli przedstawiam, to jest sukces. Oczywiście. Chodzi ci o to, że my nasze oczywiste, dobrze wykonane zadania nie postrzegamy bardzo w kategorii często sukcesu, tylko że normalne. No, ja tylko robię to, co mi każą. Tak, tak jak w tym kawale. Kaj jest kompot. Znacie? Znacie nie? Kaj jest kompot? Oj, od puenty powiedziałam. Dziecko nie mówiło. W 6 roku życia zasiadają wszyscy do obiadu. A ona nagle mówi, Kaj jest kompot. Jeju, synek, ty jaśnie, ty godosz, nie? Że myśleli, że nie potrafi mówić. A czemuś nic wcześniej nie godosz? Bo zawsze był. No to właśnie, realizujemy swoje zadania na jakimś poziomie i nie jesteśmy świadomi, że to może być dla potencjalnego pracodawcy sukces atrakcyjne. Ale ten pracodawca może właśnie takiej księgowej potrzebować, która będzie potrafiła mi się, wiesz też co? Bo to już jest nasz kolejny wywiad tego dnia, więc ja już sobie też odpływam. Ale wiele, wiele lat temu, jako tłumacz przysięgły, dostawałam z innej kultury niż europejska, tak zwane fiche de paix, czyli takie paski płac i umowy o pracę, i tam było napisane, że były specjalne dodatki za to, że się przyszło umytym, za to, że się przyszło na czas, że się nie spóźniło. I to było dla mnie zaskakujące, bo teraz właśnie to jest to pojęcie sukcesu. Coś, co dla nas jest oczywiste, w innej kulturze jest sukcesem. Więc teraz, w świetle tego, co ty mówisz, jak my idziemy na rozmowę rekrutacyjną i chcemy być na przykład technikiem farmaceutą, to jeżeli nie widzisz swoich sukcesów, to pomyśl sobie, że ja wykonuję tę pracę. To właśnie, Zosia się śmieje, bo mnie świetnie zna. Więc już widzisz, że masz każdego dnia sukces, nie? Bo to, do czego ty się nadajesz i masz naturalne talenty, dla kogoś jest po prostu totalnym sukcesem i w ogóle kosmosem. No ja na przykład nie mogę pracować w fabryce albo przy monotonnej pracy 8 godzin, bo ja wiem, że ja się do tego nie nadaję i ja bym tam bardzo ciężko to zniosła. Ale też praca dokładna, właśnie tak, mam tak jak ty, obliczanie jakichś tam porcji, dawek i tak dalej, to nie jest coś, znaczy nasze prace nie są dla każdego. Tak? Nie każdy może być nauczycielem. Tak. I sukcesem nauczyciela będzie to, że on ma uczyć dzieci, ale jego sukcesem będzie to, że te dzieci na przykład uczą się chętnie. Tak, że osiągają jakieś tam wyniki. Zachęcam do tego, żeby patrzeć na tą swoją ścieżkę zawodową, nie jak na naszą, bo to jest jeszcze kwestia tego, jak my siebie odbieramy. Mhm. Ale ja bardzo często zachęcam klientów, żeby wyobrazili sobie, że rozmawiają ze swoim najlepszym przyjacielem. Tak jak na tej rozmowie rekrutacyjnej, tak? Tak. I on przychodzi do ciebie, twój przyjaciel, i mówi, zrobiłem to, to, to i to. I co sobie myślisz? Wow! Albo sobie myślisz, no dobra. No, a to tak w tym lustrze sobie, jak się przygotowujesz do tej rozmowy, tak? Na przykład, ale też przed pisaniem CV analizujesz sobie to stanowisko, co ja tam robiłem, jakie projekty robiłem. I teraz sobie możesz wyobrazić, że albo ten przyjaciel, albo przychodzi do ciebie ktoś na rozmowę rekrutacyjną. Czyli zamiast krytyka tutaj na ramieniu, to mamy tutaj przyjaciela. Tak. Ale wiecie, że się tak nauczyłam i na przykład łapię się na tym, jest jak ktoś kiedyś mnie podsłucha. No i bardzo ładnie, Soniu, no widzisz, i walizka spakowana, i jedziemy, tak? To, że po prostu dopiero wiesz, ten mój mąż mówi, to ci zaraz strzeli, nie? I zapiam, mówię, brawo, Soniu, tak? Jakby już nawykowo, tylko że robię to do siebie na głos. Kiedyś ktoś mnie usłyszy. Czyli tak samo robimy przed rozmową, jak ktoś, no i śliczne CV, no i bardzo ładne. Tak. No. No i ile sukcesów tam było. No. I to co, że to nieważne, tam byłaś chora, tam rodziłaś dzieci, tam byłaś, co, no widzisz, no. Tak, tu projekt dowieziony, tu dowieziony. A tu niedowieziony, no bo masz talent, że zaczynasz, a nie dowozisz. No. Ale na 80% dowieziony, tak? To więc nadal ty jesteś na tym odcinku, a ktoś inny będzie dowoził. Tak. Na koniec ustawić się na dobrym, ja zawsze mówię, że musimy się ustawiać na dobrych odcinkach taśmy. I ja na przykład stoję, wiesz co, na początku taśmy, ja wymyślam, nie? Zrobimy kurs francuskiego, wymyślę. I później stoję na końcu taśmy, czyli nagrywam, że ja to robię. Wiesz, jestem taki pracownik na początku taśmy i na końcu, ale ten środek, wiesz, te wszystkie grafiki włożyć, ogarnąć tych ludzi, którzy się zapisali. I teraz jak ja bym się skupiała na tym, co jest w środku, na tych miejscach taśmy, gdzie się nie nadaje po prostu, to jest pasmo porażek. Ale jak się skupię na tym pierwszym stanowisku i ostatnim taśmy, no to są sukcesy. No to trzeba być świadomym na tyle, żeby sobie to swoje miejsce na tej taśmie odnaleźć. Tak, więc za tym CV po prostu sobie przeczytaj linijkę i brawo! I ja wiem, że to przypilnuj, żeby nikt się nie słyszał jednak.
Rodzina nie zawsze ogląda naszego YouTube'a. Ale to jest ważne, nie? Czyli tak, do lustra bardzo. Można sobie wziąć, na przykład do lustra. I potem idziemy na tą rozmowę i możemy też tak zastanowić się, co chcemy im powiedzieć, o czym chcę, żeby oni, na co chcę, żeby oni zwrócili uwagę, kogo oni szukają. O, to jest ważne. Co chcę, żeby mnie zapytali? Tak. A nie, że Jezus, mam nadzieję, że nie zapytają, czemu nie. Mam 3 miesiące przerwy. Mogą zapytać, dlaczego tam jest 3 miesiące przerwy, po prostu z czystej ciekawości. No nie, no, ale to sprawy osobiste. A, rozumiem. Kropka. Albo proszę mi pozwolić, że nie odpowiem na to pytanie. Można też tak, no, prawda? Można. No można wszystko. Generalnie no tak. Można wszystko, no bo tak. To jest rozmowa, to nie jest egzamin. Chociaż często nam się wydaje. Ale po tylu egzaminach ustnych i ten to już nie potrafimy podejść do tego, tak. Jak do rozmowy kwalifikacyjnej, tylko jak do egzaminu kwalifikacyjnego. No i który nam da, powie, czym jesteśmy życie albo dobrze. Śmierć, czy, tak, tak. Ale też się nie podkładać, nie kłamać w tym CV, nie pisać, no wiemy, że tak. Interesuje się książkami. No i potem ten rektor chce być miły i chce zacząć rozmowę od czegoś przyjemnego, więc od zainteresowań. No bo ktoś napisał te zainteresowania, więc on nie zaczyna. Nie mam żadnych interesowań, szkoła mi je wyprała, a później musiałem harować. No przecież, no ale powiedz, czy nie można odpowiedzieć, że nie mam żadnych zainteresowań? Ale jak się ich nie napisze, to nikt nie będzie o nie pytał. O to właśnie chodzi, nie tak? Trzeba ich pisać. Że ludzie na siłę mogą wpisywać na przykład książkę, wcale się nimi nie interesują, tylko wiedzą, że dobrze jest wpisać. Ten rekruter chce ładnie gdzieś tam, tak jak my czasem na egzaminie na studiach, nie coś mu podpowiesz, choć jeszcze go utopisz, nie chcą, co jest. Tak? To w ogóle... Betonowe koło ratunkowe. Tak, betonowe koło ratunkowe. Żałujesz, żeś zapytał. Podróże. A gdzie pani podróżowała? A nie, to ja to tak lubię programy podróżnicze. A co pani oglądała? No, ostatnio to leciał taki w telewizji leciał. To pokazywali taką dżunglę. Więc jeżeli już wpisujemy te zainteresowania, to dobrze, żeby one były konkretne, bo nikt nie interesuje się książkami ogólnie, bo książkami można się interesować. Powiedz mi, bo te zainteresowania, to mnie tak bardzo zaciekawiło, jak tam wpisujemy. Czy rekruterzy, patrząc na rubrykę zainteresowania, są zainteresowani tym, czy one są mądre, czy po prostu, że są, że chcą posłuchać pasjonaty, który zbiera puszki, nie wiem... To jest taki tricky trochę. Bo możemy zainteresowania, możemy się nimi dzielić, możemy się nimi nie dzielić. Nie wiemy, kto tam siedzi. W sensie rekruterzy też są różni. To bym chciała zaznaczyć, że to nie jest tak, że rekruter zawsze jest wesoły, uśmiechnięty i będzie dla nas miły, bo też może mieć zły dzień i może być po prostu wredny i chcieć się odradować. To też jest ważne, żeby pamiętać, że on ma dzisiaj zły dzień, że to nie jest związane ze mną i ja jestem w ogóle bardzo super, tylko on ma zły dzień. Albo może nie lubić ludzi w okularach i po prostu będę wyglądać jego pani z matematyki z podstawówki i on już będzie wiedział, że on nie chce ze mną nigdy w życiu pracować. Dobrze. Może tak być. Ale też jak wpisujemy zainteresowania, to dobrze byłoby wiedzieć, do jakiej firmy wysyłamy to CV. Bo jak ja napiszę, że ja lubię na przykład polowania, a aplikuję do firmy, która jest eko, bio i kocha zwierzęta. To może będą chcieli mnie nawrócić właśnie. To może być strzał w stopę. Okay. To może w ogóle nie trafić. Okay. Więc dobrze się zastanowić, co wpisujemy. Ja kiedyś miałam pana, który lubił... patroszyć zwierzęta. Takie robić, potem no w skórę tam takie stawiać. Takie eksponaty później. Takie eksponaty robić, tak, to była jego pasja. Było to zaskakujące i trochę nie do końca po linii jakby z firmą. Więc tak by tu się nie spotkaliśmy. Ale może być tak, że my wpiszemy żeglarstwo i idealnie wpasujemy się, bo w firmie wszyscy kochają żeglarstwo i to będzie powód, dla którego na przykład nas zatrudnią. Ale to musi być szczere. To co ten pan, który patroszy te zwierzęta, Boże, to za przykład, to on ma teraz nie wpisywać tego zainteresowania, tak? Ma to nie, może się zastanowić, do jakiej firmy to wpisuje. A. No bo jak będzie wpisywał... Dobra. No to dla wegetarian to nie do końca będzie się spotykał tam, jakby nie będzie punktów styku, tak jest. Rozumiem. Trochę konfliktowo. Dobrze. Ale jeżeli chcemy wpisać książki, to napiszmy jakie książki. Okay. Jeżeli wpisujemy muzykę, to jaką muzykę? Jeżeli wpisujemy książki fantasy, to można bądźmy... wpisać czas z dziećmi? Można, ale po co? No zainteresowania. No jeżeli aplikujemy do po Melodii albo do firmy zajmującej się dziećmi, to może być to odebrane na plus. Dobrze. A jeżeli chcemy tworzyć rynek pracy, w którym nie ma znaczenia, czy jesteśmy mamą, czy tą mamą nie jesteśmy, czy na przykład teraz niektóre panie się dzielą tym, że one nigdy nie planują na przykład dzieci, albo że mają wkładki domaciczne i tak dalej, się tym dzielą, bo uważają, że to będzie ich przewaga na rynku pracy. Jeżeli nie chcemy tworzyć takiego rynku pracy... Ale w CV tak piszą? Tak. Tylko chcemy tworzyć rynek pracy, w którym odpowiadają nasze doświadczenia, kompetencje, umiejętności i fakty twarde i taki chcemy rynek pracy,
i nie ma znaczenia, czy ja noszę okulary, czy nie noszę i czy jestem większa, czy mniejsza, to tak podchodźmy do tej rekrutacji. Więc jeżeli to, czy ja mam dzieci, nie wpływa na jakość wykonywanych przeze mnie zadań zawodowych, to tego nie wpisujmy. Okej, dobra. Ja już to wszystko wpisane jest, przećwiczyliśmy przed lustrem, brawo, idziemy na rozmowę rekrutacyjną. Znaczy przed rozmową to jeszcze trzeba by tak oddychać, tak, wygodnie się ubrać, to jest bardzo istotne, nie zakładamy za małych butów, niewygodnej bielizny, ubrań, które powodują, że czujemy się niekomfortowo, bo tylko sobie po prostu sami dokładamy. Sukienka się wbije teraz, nie nosiłam jej przez 3 lata, się wbije w nią teraz, uwiera mnie wszędzie i ja teraz idę na rozmowę i o niczym innym nie myślę, tylko że mi ten suwak zaraz pęknie. I ja nie mogę się skupić na odpowiadaniu na pytania. Ubieramy się wygodnie, schludnie, odpowiadająco jakby do firmy, tak? Więc niekoniecznie musimy ubrać się na galowo, jeżeli jesteśmy programistami, czy... Dress code programistów to jest, no. No, coś tak, trzeba wyczuć firmę, tak? Jesteśmy tak, okay, artystami, dobra. Mamy większe pole manewru, jesteśmy nauczycielką, to też inaczej się ubieramy, żeby tak odpowiadać do charakteru pracy. Tak samo z makijażem, fryzurą i tak dalej. Dostosowujemy. Staramy się wyjść wcześniej, żeby też sobie nie dokładać, że teraz na ostatnią sekundę będę tam biec. Okay. Sprawdzamy w Google, gdzie mamy iść, bo tam sobie jeszcze dołożymy tego stresu. Czyli zapas czasowy jest bardzo ważny. Zapas czasowy, tak. No i mentalnie to najlepiej słuchamy Soni, jakiejś tam medytacji po drodze, żeby się tam w dobrą energię wprowadzić i na spokojnie tam pójść, wiedząc, że będzie dobrze. Jakkolwiek będzie, będzie dobrze. To jest właśnie ważne, żeby zaakceptować, czy nas przyjęto, czy nie, po prostu jest okej. Tak, dokładnie. Jak nas mówić pytają... rodzinie, że idziemy, czy nie mówić? A to zależy od rodziny. Bo wiesz, mieć potem taką... wszyscy ci piszą, że trzymają za ciebie kciuki, a potem wszyscy ci piszą, jak ci poszło. No niektórzy to lubią, a niektórzy tego nie lubią. Dobra. To tak od nas bardzo zależy, dobra, bo niektóra rodzina nie musimy... wspierająca. Tak. No idziemy i nas pytają, czy chcemy kawę, herbatę, czy chcemy, wodę. Prawda? No ja zalecam, żeby tak, bo zawsze można się napić, jak jest jakieś dziwne pytanie. Oblać. Oblać też. Dlatego wodę się bierze podobno. Ja zachęcam do wody. Plam nie będzie. Ale też na przykład z herbatą, no to potem nie wiadomo, co zrobić z woreczkiem od herbaty. Z kawą to cukier. Bierzemy wodę. To trzeba to zamieszać, gorące, zimne, a herbata to woda dużo bezpieczna. Sobie... Tak, no takie banalne, no ale skorzystać z toalety to też by się przydało przed, bo potem nie pamiętam można się skupić. Pamiętam moją maturę z ustną z języka angielskiego, gdzie naprawdę na pełnym pęcherzu, wiesz, i to... To jest, tak. No to tak, są takie to śmieszne rzeczy. Aż boli. I wiesz, ja pamiętam, pozdrawiam cię Jarku, pamiętam mojego kolegę i ja tak popijam, Sonia, zaraz wchodzisz, nie? A ty sobie popijesz, powiesz, nie, no spoko, nie? Ale to bierze czas, później przygotowanie, zanim się zasiadło, więc wyjście do toalety jest bardzo ważne, dlatego też ten czas potrzebujemy wcześniej, tak? Tak, żeby sobie usiąść, zobaczyć tą firmę, zobaczyć, jakie oni mają relacje. Pamiętać, że rekrutacja naprawdę zaczyna się od samego wejścia do firmy. Jak my będziemy rozmawiać z tą panią, która jest w recepcji, to już wiele o nas mówi. Sobie tak usiąść, jakąś muzyczkę, która nas wyluzuje, pójść do łazienki, kilka głębokich wdechów, bo na te różne pozycje, na Supermana, na gorylę. Tak. Tak się jeszcze nastawić, skołczować się trochę, no i pójść. Witamy się na pewno nie taką ręką, tylko normalny uścisk, tak? No i siadamy, no i rekruter prowadzi, ale to jest nadal rozmowa, więc tam jest przestrzeń na nasze pytania, dobrze je przygotować wcześniej. Możemy spytać o to, dlaczego jest ta pozycja otwarta, czy ktoś odszedł, czy po prostu zespół się rozbudowuje. Ale to nie możemy się dowiedzieć kanałami? Ale zawsze pyta rekruter, czy ma pani jakieś pytania? I dobrze mieć jakieś pytania, bo to świadczy o tym, że ja nie jestem, po prostu wezmę wszystko, co mi dacie, tylko ja dobrze. Też. A dlaczego się zwolniło to stanowisko? No dlaczego państwo rekrutują, nie? No to tak. Czy jakie projekty, jakie są plany? Awansu i podwyżek i premii na przykład, można tak od razu zapytać? No jakaś ścieżka rozwoju. Czy mają... Ścieżka rozwoju, dobrze. W firmie, tak. Okay. Nie wiem, kursy, benefity. Czy takie pytania nie wystraszą rekrutera? Nie. Wręcz przeciwnie, mamy zadawać. Zadawać pytania, dobrze. Tak. Okej. Techniczne na przykład, o to, jak realizują projekty, no bo to są już takie specyficzne do danej branży, czy pracujecie państwo na tym systemie, czy na innym. No wiadomo, że w ogłoszeniu było jakiś system, więc pewnie na tym, który podali, no ale zawsze można dopytać. Dobrze, czyli no, dobrze takie różne zadawanie pytań. Okay. Tak, odpowiadamy na pytania raczej konkretnie, odnosimy się do naszych doświadczeń, żeby podawać przykłady, żeby to było takie bardziej... I jak wychodzimy, to wybaczamy sobie
wtedy wszystko. Oczywiście. Słuchajcie, to jest też ważne. Ja mogłam to powiedzieć, tego nie, to mi się zapomniało. Okej. Można sobie te pytania właśnie przed lustrem przećwiczyć, no bo... Okay. Ja kiedyś recytowałam wiersze i była taka teoria tam w naszym świadku, że jeżeli powiesz jakiś wiersz, patrząc sobie głęboko w oczy przed lustrem, to powiesz go zawsze i wszędzie. Bo patrząc sobie, to najczęściej mamy tendencję do uśmiechania się, jakichś takich. Jest taka więc prawda. Jak przerobisz to patrząc sobie w lustro, to wtedy się uda. No więc te pytania, takie najdziwniejsze, które mogą nam zadać, o konflikty, projekty, jakieś porażki, o sobie, tak dalej, przećwiczyć przed sobą w lustrze. Uśmiechnąć się do siebie, powiedzieć, że jest super. Pochwalić siebie, pochwalić tak? Siebie, no tak. Jak ładnie, no widzisz. Te finanse przemyśleć, bo oni nas pytają, ile chce pani zarabiać i my wtedy mówimy, co dacie, to ja wezmę. Tak. Czyli to też przed lustrem sobie jak z godnością i normalnością mówisz tę stawkę na przykład, tak? Tak, nie umniejszać jej, nie rzucać... takich tekstów, że... No ale oczywiście to jest do negocjacji. A że czyli nie mówimy tak, że... Ja bym chciała 2000 do negocjacji. No to częściej kobiety robią, że one sobie ujmują i one mówią, że 2000, no ale za 1500 też przyjdę. Okej. Okay. To tak nie. Ja. Ale też być świadomym, że jeżeli mówimy, że interesuje nas stawka między 3 a 3,5, no taki przykład, to oderwany od realiów obecnych, tak? 2, 2,5. I pracodawca powie, dobrze, to my chcemy i damy pani 2000 na początek, albo nawet te 200, o podwyżce porozmawiamy za 3 miesiące, to my nagle nie mówimy, ale to za mało. No tak, bo ale podaliśmy... Okay. Tak, jeżeli to jest, to musi być 100% taki, że ja będę zadowolona z tego. Okay. Jak dadzą mi 3,5, super, jak dadzą mi te 2,5, też jestem zadowolona. Czyli widełki, które podaliśmy, się ich trzymamy. No to mamy to, dokładnie. To można iść, słuchajcie, spokojnie. Myślę, że tak. Linki i namiary na ciebie w opisie. Dobrze. Dzięki bardzo, Zosiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję wam też. Subskrybujcie, lajkujcie. A ja jestem zmęczona. A wy się subskrybujcie. No.